Widziałem dzisiaj film Boxdela. Wczoraj jeszcze po live'ie widziałem wersję, która była wczoraj. Na dzisiaj się trochę zmieniła, dlatego jeszcze dzisiaj tego nie ma. Powiedzieć, że jest grubo, to jest jak nic nie powiedzieć. Serio. Powiedzieć, że jest grubo, to jak nic nie powiedzieć. Ale z racji tego, że ja nie jestem osobą taką, która po prostu pierdoli czy coś, czy zachowuje się niehonorowo, no bo niewątpliwie niesympatyczne, niehonorowe by było, jak ja bym teraz mówił, co jest w tym filmie, do jakich materiałów udało się dojść, jak głęboka i duża śledcze tutaj rozeznanie wśród branży i tak dalej zostało zbite w całość. Ja tego nie zrobię. No chyba, że za 250 zł możecie się zrzucić, ale to jest już naprawdę... Ja nie chcę tego robić, więc bardzo bym nie chciał, żeby ktoś wysłał, bo to też tak nie może być, wiesz, że się po prostu niehonorowo zachowam. Dobra, zobaczmy ten film. Jacek z busami. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ja nazywam się Łukasz Ekiert, a dzisiaj poruszymy tematy m.in. Jacka Murańskiego, Mateusza Murańskiego, Karoliny Wolskiej, Sylwestra Wardęgi czy Boxdela. Zapraszam do oglądania. Na początku chciałbym zacząć od tematu śmierci Mateusza Murańskiego, który co jakiś czas wraca jak bumerang, ponieważ okoliczności tej śmierci są bardzo tajemnicze. Okoliczności tego, co później dzieje się w tym temacie, także są bardzo zagadkowe. No i wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi na kilka najważniejszych pytań, czyli dlaczego Mateusz Murański zmarł, gdzie został pochowany, no i czy został pochowany. Zaczynając od tematu samej śmierci Mateusza Murańskiego, która nastąpiła 8 lutego zeszłego roku, to tutaj warto odnieść się do wywiadu, który nagrałem z Wielkim Bu 8 stycznia zeszłego roku, czyli dokładnie miesiąc przed śmiercią Mateusza. Wielki Bu w tym wywiadzie informuje, że Mateusz Murański jest na odwyku. Ty jesteś wielkim obecnym, a wielkim nieobecnym, który miał walczyć podczas gali Fame 17, jest chyba Mateusz Murański, który miał walczyć, to już chyba można powiedzieć, z Dominikiem Zadorą i tej walki nie będzie. No, znaczy nie wiem, czy na pewno tu miała być jego walka życia. Powalczył chyba gdzie indziej. Chyba dalej ze sobą walczy. No to, to czy najważniejszą walkę, tak? Tak, czy najważniejszą walkę. No, Paweł mu zrobił super prezent na urodziny. No i co? No, fajnie. W sobotę będzie bomba. No, gdzieś tu Paweł jest, nawet chyba wracamy razem do domu, więc jeszcze pogadamy, bo chyba od gali się nawet nie widzieliśmy, nie? No, więc ciekawie. Dobra, ty coś wiesz, ja tego nie wiem, widzowie tego też nie wiedzą. Mateusz Murański miał być, nie ma go. Gdzie jest Mateusz Murański? Nie, no to chyba nie jest jakaś wielka tajemnica, nie? Z tego co wiem, to gdzieś tam, znaczy u nas na podwórku się śmieją, że na odwyku domaga się jakichś super praw. Wiesz, ja jestem gwiazdą, kurwa, wiesz. Ja jestem z fejmu, chcę być tu super traktowany, no leczy się, kurwa, nie? Wydaje mi się, no czy wiesz, i tak myślałem, że będzie dużo gorzej, nie? Że jednak, że bomba zdewastował mu na tyle psychikę, że się z tego nie podniesie, no i dużo się nie pomyliliśmy, nie? Pewnie uciekł gdzieś w jakiś substytut szczęścia, no i próbuje się z tego dźwignąć, no ale kurde, no nie ukrywajmy, no raczej miał zawsze z tym problem, nie? Aha. Czy nie? Nie wiem, podobno mu coś dosypali kiedyś. A to nie wiem, no na tę walkę też już przyzniszczony. Zawsze też oni mają 1000 wymówek, co poszło nie tak. Przecież poprzednio chyba jak Arek zbił obu, to chyba też tam się wypierał, że on ma akurat małe rozterki z używkami. Nie wiem, nie moja sprawa, nie? No, tak czy inaczej, kurde, śmieją się tam z niego na odwykach, kurde, że grywa gwiazdę, a tak naprawdę, no kurde, no na takiej terapii jest chyba taki sam jak każdy inny, nie? Używki go przerosły. Ja nie wiem, czy kurde,
na jakiej terapii jest, nie? Wiesz, no, kurde, równie dobrze mógł uciec z alkohol chyba i się leczyć. Nie wiem, tak naprawdę myślałem, że to nie jest jakaś wielka tajemnica, ale no wiesz, no bo wiem to tak lokalnie od, że tak powiem, pracowników, nie? Że no, akurat gdzieś dzisiaj z kimś się widzieliśmy i się z tego tam naśmiewają, jak to nie gwiazdorzy, nie? Że, ale później tak chyba dowiązałem faktycznie 2 do 2, że te relacje chyba teraz w internecie są też bezosobowościowe. Kurde, czy już nie palne słowa, osobowe, że tylko wstawia ktoś, możliwe, że jego zdjęcia i tak naprawdę jest offline, nie? Myślisz, że ta walka właśnie z bombą już przelała czary goryczu? Zepsuła mu psychikę, no tak naprawdę. Znaczy wiesz, chciałbym teraz zauważyć, jak dużą pracę włożył poprzedni trener Robert, że dał radę w ogóle go utrzymać w ryzach, przyprowadzić na trening, kurwa, no trzymać za mordę jego i jego złe nawyki. I jednak przez okres trenowania u Roberta zaczął przypominać sportowca. A chwilę po rozejściu, kurde, no tak mocno zarył mordą w bruch, że no, że aż kurde trochę przykro się z tego śmiać, nie? Niestety, dokładnie miesiąc później od publikacji tego wywiadu całą Polskę obiega informacja o tym, że Mateusz Murański nie żyje. Tak naprawdę do dzisiaj nie poznaliśmy 100% odpowiedzi na pytanie, dlaczego Mateusz Murański nie żyje. Jacek Murański, czyli jego ojciec, mówi, że przyczyną śmierci był bezdech senny. Miesiąc wcześniej Wielki Ból informuje o tym, że Mateusz Murański leczy się w ośrodku dla uzależnionych. Dobrze byłoby ponad rok po jego śmierci dowiedzieć się, dlaczego odszedł z tego świata tak młody chłopak. Po jego śmierci przeprowadzono oczywiście standardowo sekcję zwłok, potem zlecono także badania toksykologiczne. No i właśnie wyniki tych badań są nam nieznane do teraz. Nieznane, ponieważ Jacek Murański nie chciał, żebyśmy się dowiedzieli, jakie są wyniki tych badań. Jacek Murański utajnił te wyniki z niewiadomych przyczyn. Tak naprawdę nie wiemy, dlaczego Jacek Murański to zrobił. Gdyby nie miał się czego obawiać, to najprawdopodobniej opublikowałby ich wyniki, żeby zamknąć usta tym osobom, które pisały w cudzysłowie różne scenariusze śmierci Mateusza, no i w ten sposób go oczerniały. Jacek Murański zamknąłby wszystkie domysły, wszystkie plotki, uciąłby temat i teraz nie trzeba byłoby o tym rozmawiać. Także kolejny raz apeluję do Jacka Murańskiego, żeby opublikował wyniki badań toksykologii po śmierci Mateusza, żeby raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości. Kolejny temat, który jest bardzo ciekawy w tej całej sprawie, o czym mówiła już Karolina Wolska, czyli narzeczona Mateusza Murańskiego i niedoszła synowa Jacka, no to jest temat pogrzebu Mateusza. Gdzie Mateusz jest pochowany? Czy Mateusz jest pochowany? Czy pogrzeb się odbył? Czy pogrzeb się nie odbył? Pytań jest wiele, odpowiedzi jak zwykle klarownych, jak zwykle jasnych, które nie pozostawiłyby żadnych niedomówień, nie ma. Jacek Murański ten temat omija szerokim łukiem. Czemu Mateusz nie jest... Jak to nie jest pochowany? Nie no, raczej jest, no przecież to minęło bardzo dużo czasu. Jak to? Co wy w ogóle pieprzycie? Mateusz Murański był osobą publiczną. Pewnie jego fani chcieliby od czasu do czasu złożyć kwiaty, zapalić znicz na jego grobie, a Jacek Murański im to uniemożliwia. Jeśli odbyła się ceremonia pogrzebowa, klaruje się pytanie, dlaczego jedna z najbliższych osób dla Mateusza, czyli jego narzeczona, nie została zaproszona na tę ceremonię. Od śmierci Mateusza minęło już wiele miesięcy. Czy Mateusz Murański jest pochowany? Nie wiem. Jeśli jest, to gdzie? Abstrakcyjne jest dla mnie to, że trzeba zadawać takie pytania. Abstrakcyjne jest dla mnie to, że Jacek Murański unika tego tematu i nie mówi, czy i gdzie jest pochowany Mateusz Murański. W Polsce przetrzymywanie prochów naszych bliskich... Dziennikarz dostał kiedyś z bara od Murańskiego w kiblu pierdoli, od tamtego czasu tylko o nim XDDD nic więcej nie robi. To trochę pias prywatny, nie lubię Murana, ale trochę za głęboko. No nie wiem, no. Każdy powinien mieć swoje zdanie na ten temat. Jest to trochę creep. Creepy, nie? Jeśli to jest prawda, że ktoś nie miał pogrzebu. Z drugiej strony inaczej, bo oczywiście zgodnie z wiarą katolicką, tak, chrześcijanie pogrzeb traktują jako sakrament. To jest sakrament, czy ostatnie namaszczenie jest sakramentem? A w sumie zaraz zobaczymy. Chrzest, bierzmowanie, najświętszy sakrament, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. To nie jest tak, że stary Murana nie chce udostępnić lokalizacji jego grobu w obawie, że jego hejterzy nie zniszczą mu tego grobu? Ja no myślę, że trzeba już było, nie wiem, czy są tacy ludzie, którzy byliby w stanie zdewastować, kurwa, pomnik jakiejś postaci z internetu. Jeszcze rozumiem, jakby był pomnik jakiegoś, wiesz, zbrodniarza wojennego. No to okej, wiesz o co chodzi. No ale jakieś postaci z internetu, której mogłeś nie lubić, byłeś hejterem, czy coś, no co przyszedł i co byś zrobił z tym pomnikiem. Są takie zjemy nawet niemało. Serio myślicie, że ktoś by się dopuścił, kurwa, wandalizmu na pomniku? Synowi Perretti zniszczyli? No dobrze, tylko syn Perretti
zrobił rozszerzone samobójstwo, kurwa, na kilku kolegach. I cudem tylko nie zabił, kurwa, kogoś po drodze, nie? Jaworek został pochowany jako NN, niezidentyfikowany, żeby nie znaleźć grobu. No tak, tylko Jaworek to, wiesz, to była zła osoba w przeciwieństwie do Mateusza Murańskiego, którego mogłeś najwyżej nie lubić za kreację w internecie. No nie wiem, no powiedzmy nawet, że macie rację, nie? Że ten pomnik jest ukryty. No ale to, żeby jego była narzeczona, stary, o tym nie wiedziała? Nie była na pogrzebie? Jest nielegalne. To jest dziwne prawo. Moim zdaniem każdy powinien mieć taką możliwość, żeby rozsypać prochy. Zwłaszcza jeśli nie tworzy to żadnego zagrożenia biologicznego w dowolnym miejscu, czy nad morzem, w górach. Te prawo akurat jest dla mnie dziwne, no ale takie jest. Gdzieś tam rodzą się domysły, że Jacek Murański ma prochy swojego zmarłego syna w domu. Niektórzy śmieją się, że w piwnicy, w wersalce, w lodówce i tak dalej. No ja z tego tematu się nie śmieję, bo to nie jest temat do żartów. Po prostu jest to wszystko dziwne, bo jakiś czas temu usłyszałem też taką plotkę od osoby, która była bardzo blisko związana z rodziną, że Jacek Murański miał plan, ażeby ceremonię pogrzebową zrobić z pompą, żeby ceremonię pogrzebową zrobić z wielkimi laurami, żeby zaprosić tam media, telewizję, kanały YouTube'owe, żeby zrobić z tego, no moim zdaniem, szopkę. Czy taka była prawda? Nie wiem, choć się domyślam. Czy coś takiego miało miejsce? No na pewno nie, bo wszyscy byśmy o tym wiedzieli. Dobrze wiemy, jak działa Jacek Murański, potrafi ze wszystkiego zrobić show. Także dobrze byłoby, żebyśmy poznali w końcu odpowiedź na to pytanie, czy Mateusz Murański znalazł miejsce wiecznego spoczynku. Jacek Murański uważa się za wielkiego katolika, patriotę. No to czy nie po chrześcijańsku byłoby odprawić ceremonię pogrzebową? Ja tutaj bazuję na słowach narzeczonej Mateusza Murańskiego, która powiedziała, że pogrzebu nie było, że Mateusz Murański nie jest pogrzebany, że nie została zaproszona, nie mogła pożegnać swojego narzeczonego, pożegnać największą miłość swojego życia. Jeśli taka ceremonia się odbyła, to dlaczego, Jacku, nie umożliwiłeś największej miłości swojego syna uczestniczenia w tej ostatniej drodze Mateusza? Ja wiem, że tych tematów nie powinno się podnosić, są to tematy prywatne, no ale z drugiej strony Mateusz Murański, jak cała rodzina Murańskich, no są to osoby publiczne. Jacek bardzo dużo opowiada nam tematów ze swojego życia, pokazuje, jaką jest osobą, także wydaje mi się, że takie pytania w tym momencie i w tym przypadku są całkowicie zasadne. Zwłaszcza jeśli narzeczona Mateusza Murańskiego, no gdzieś tam daje nam do zrozumienia, że tego pogrzebu nie było. Badania toksykologiczne są utajniane. Zbyt dużo pytań, zbyt mało odpowiedzi. Sylwester Wardęga bardzo celnie podkreślił to wszystko, co dzieje się związanego z tym tematem, czyli że jest to po prostu chore. No ale niestety takie tematy trzeba poruszać, bo Jacek Murański oskarża swoją niedoszłą synową o to, że ona zaproponowała mu wspólne rodzicielstwo, że chciała zająć miejsce jego żony. No brzmi to tak absurdalnie, tak niedorzecznie, że wątpię, żeby ktokolwiek w to uwierzył. No ale Jacek Murański jednak poszedł do przeglądu sportowego i takie bzdury obrzydliwe opowiadał. No i jeszcze tutaj mam jedną rzecz, taką dziwną. Mam to napisane jako, że ściema z Muranem, nie? Ale to jest tak dziwne, że nie wiadomo, czy to w ogóle powtarzać. Tylko, że to tego chyba nie wymyślił Boxdel, tylko, że ktoś mu to przekazał, nie? Boxdel mi raz opowiedział, że starego... Nie, dobra, to jest na tyle... Jak ktoś śledzi to uniwersum Murana, to kojarzy taki wywiad Murana, że Muran oskarżał tą dziewczynę swojego syna byłą, że ona wpadła na taki pomysł, nie? I ja o tej historii słyszałem znacznie wcześniej, tylko że to było odwrócone. Boxdel mi to wtedy przedstawiał, że to Muran wpadł na taki pomysł. Ja to wtedy skwitowałem, że być może to jest z żalu, z żałoby, że po prostu coś tam się... Też nie do końca mi się chciało wierzyć, ale jak później usłyszałem, że Murański oskarża tą Karolinę, ona Karolina chyba ta dziewczyna, tak? Tak, że on oskarża tą dziewczynę o to, co mi Boxdel wcześniej gadał o Muranie, no to pomyślałem, że może jednak ta historia jest prawdziwa. Tak, to jest to. Posłuchajcie, bo to jest historia, że no nie do wiary po prostu. Proponowała mi wspólne rodzicielstwo. Jakkolwiek by to przyszło, nie wiem co, z tego dramatu, który przeżyliśmy, jak mi się wydawało, wspólnie przeżywaliśmy 8 lutego 2023 roku. Otóż motyw, znaczy jeśli mówię o motywie Karoliny Wolskiej zemsty na mnie, to jest to motyw zemsty, tak, ja dokładnie wiem, co mówię, ponieważ, a jaki jest powód tej zemsty? Otóż Karolina złożyła mi propozycję, aby zająć miejsce mojej żony. Dokładnie 5 dni po odejściu Mateusza zaproponowała mi wspólne rodzicielstwo, jakkolwiek by to absurdalnie, ja wiem, że patrzyłby pan na mnie jak na wariata w tej chwili, natomiast ja na
potwierdzenie tego, co mówię, mam dowód materialny w postaci listu zabezpieczonego notarialnie. Te dokumenty są zabezpieczone notarialnie, to za chwilę do tego przejdę. A to jest sam ten list pisany ręką Karoliny Wolskiej 13 lutego w Gdańsku o godzinie 13:22. Nie wiem, co to jest, ale ogólnie Boxdel mi o tej historii opowiadał nie wiem ile miesięcy, czy jeden, czy dwa przed tą publikacją. Ale że to było odwrócone. Mówił mi to po prostu, że to Murański taką propozycję złożył Karolinie. Natomiast to podobno, to nie było, że to Boxdel wymyślił, tylko to podobno słyszał od jakiegoś redaktora. No ja bym obstawiał, że mógł to słyszeć od tego z Antyfaktów, nie? Ale to tak jakby, to tak obstawiam. Sylwester Wardęga podczas live'a powiedział, że usłyszał tę plotkę już jakiś czas temu od Boxdela, a Boxdel mógł ją usłyszeć ode mnie rzekomo. No to teraz już bez rzekomych plotek, bez niedomówień. Tak, to ja powiedziałem Boxdelowi o tej sytuacji, ponieważ, tak jak mówię, osoba bardzo blisko związana z rodziną Murańskich mi to powiedziała. Ja zawsze bazuję na faktach, na dowodach. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze materiały dotyczące Jacka Murańskiego i tego, co zrobił albo tego, czego nie zrobił, tam w każdym materiale pojawiały się niezbite dowody, które nie pozostawiają żadnych złudzeń. W tym temacie także takie dowody istnieją. Jeśli będzie potrzeba, to je po prostu pokażę. A wiem, że taka potrzeba będzie, chociaż w sądzie, ponieważ Jacek Murański wystosował wobec mnie prywatny akt oskarżenia i 24 października, mam nadzieję, że w końcu spotkamy się w sądzie, ponieważ Jacek Murański do tego sądu nie potrafi dotrzeć już od ponad roku. Ale jaka tutaj prawda, no to jest tak pogmatwana sytuacja, no że ja pamiętam, że wtedy uznałem, że to jest może z żalu i tak dalej. Pozwała go? Aha, czyli ona pozwała Murańskiego. Czyli ona twierdzi, że ten list jest sfałszowany, tak? Żeby nie było żadnych niedomówień, to ja powiedziałem Boxdelowi, że Jacek Murański zaproponował swojej niedoszłej synowej, żeby urodziła dziecko w celu przedłużenia rodu Murańskich. Jak to brzmi? No brzmi to obrzydliwie, brzmi to kuriozalnie, brzmi to jak scenariusz kiepskiego amerykańskiego filmu. Ale niestety to prawda. Jacek Murański złożył Karolinie Wolskiej taką propozycję, kiedy ona to odrzuciła i zaczęła po jakimś czasie być aktywna w mediach, mówić o swoich zastrzeżeniach odnośnie Jacka Murańskiego, jego żony i tych niejasnych okolicznościach po śmierci Mateusza. No Jacek Murański się przestraszył, poszedł do przeglądu sportowego i naopowiadał tych wszystkich głupot, przedstawiając jakiś świstek wyrwany z zeszytu z uwiarygodnieniem tego przez notariusza. Tak jak już to mówiłem w poprzednim materiale, ja też mogę napisać sobie list, pójść do notariusza, notariusz potwierdzi to notarialnie, że to jest ten list, ale nie było tam żadnego potwierdzenia grafologicznego, że ten list napisał Mateusz Murański. Nie było takiego dowodu, bo taki dowód nie istnieje, bo nikt takiego listu nie napisał, nikt nie złożył Jackowi Murańskiemu takiej propozycji. To Jacek Murański. Zatem kto by złożył, kurwa, propozycję na wspólne rodzicielstwo twojemu teściowi listem? Jakby, cześć Jacek, mam taką propozycję, tu masz więcej w liście. Podpisał się też Mateusz, który de facto nie żyje, no ale czy chciałbyś zostać ojcem mojego dziecka? Taką propozycję Karolinie Wolskiej złożył, niestety. Moi drodzy, może jeszcze nie potrafię grać tak dobrze w szachy 3D jak Sylwester Wardęga, ale właśnie rozpowszechniając informacje o tym kilku osobom, że Jacek Murański złożył taką propozycję Karolinie Wolskiej, no ubiegłem Murańskiego w tym, że teraz to jego kłamstwo już to... Powiem tak, mi też to mówił jak coś. No ale to już się pewnie domyśliliście, jak Wardęga zaczął poruszać ten temat, a ja mówię, że słyszałem tą historię jakby tylko w drugą stronę, ale nikomu tego nie mówiłem, no bo mi tak szczerze jest bardzo szkoda tej dziewczyny, nie? Jeśli nawet miałoby to uderzyć w Murańskiego czy coś, ale wiązałoby się to z tym, że ta Karolina będzie miała jakiś gorszy okres, no to... Totalnie legło w gruzach. Niestety nie mogłem tej informacji powiedzieć na łamach mojego kanału, bo zostałem poproszony o to, żeby publicznie o tym nikomu nie mówić. No ale zastosowałem małą pułapkę na Jacka Murańskiego. Powiedziałem kilku konkretnym osobom o tym, że takie wydarzenie miało miejsce, że Jacek Murański zrobił coś takiego, bo wiedziałem, że będzie chciał obrócić to o 180 stopni, tak jak wiele w swoim życiu spraw obracał na swoją korzyść. Tak i w tym przypadku to zrobił, ale widzę, że czujni widzowie, którzy obserwują ten kanał, nie dają temu wiary. Moi drodzy, ten materiał to tylko część tego, co dla was przyszykowałem jeszcze w tym roku, 24 października. Mam nadzieję, że w końcu spotkam się z Jackiem Murańskim w sądzie. Mam nadzieję, że Jacek Murański będzie miał na tyle odwagi, żeby ta sprawa była publiczna, żebyście mogli zobaczyć i usłyszeć zeznania moje, zeznania Jacka Murańskiego oraz świadków, a świadkowie w tej sprawie są bardzo, ale to bardzo ciekawi.
czekajcie, bo jest na co, a tak naprawdę niestety jest na co. Pozdrawiam. Okej. Okay. Nie, kurwa, naprawdę mega, mega clown ten ziomek.